Cała działalność teatralna polegała na dwóch procesach. Po pierwsze, na redukcji do tego, co jest istotą teatru, a potem, i to już wkraczało w okres poteatralny, na rozbijaniu murów teatru, granic teatru. Zacznijmy od tego pierwszego. Chodziło o wyeliminowanie z teatru wszystkiego tego, co jest sztuczną podpórką. Co może służyć, może być twórcze, może być istotne, ale co nie jest niezbędne. Taki był punkt wyjścia. Czyli jeżeli wyeliminuje się grę świateł i zostaje tylko tyle światła, to normalne światło, które jest potrzebne, żeby było widać, co się dzieje. Jeżeli wyeliminuje się muzykę graną przez orkiestrę, która jest dodana, albo zarejestrowaną na taśmie, albo jeszcze inaczej. Jeżeli wyeliminuje się efekty typu, tak jak to w pewnym okresie w teatrze tak zwanym totalnym się robiło, to znaczy efekty cyrkowe, bogate efekty machiny inscenizacyjne, zmieniające się dekoracje itd., itd. Słowem, jeżeli wyeliminuje się wszystko, jeżeli wyeliminuje się charakteryzację, to to, co zostanie, to zostanie dwóch ludzi, dwie grupy ludzi, aktorzy i widzowie. I tutaj jakby dalej się zredukować nie da. Kiedy usunęliśmy wszystkie inne czynniki, okazało się, że można usunąć tak samo, nawet zaczął się ten proces wcześniej, że można usunąć podział na scenę i widownię. Że może być akcja, która toczy się w całej sali, że jakby wszystko to, co się dzieje, to, co aktorzy budują sobą, ogarnia jakby siatką przestrzenną, ich działania są jakby siatką przestrzenną, która ogarnia wszystkich obecnych. Oni są między ludźmi, naokoło ludzi, w jakiś sposób się z nimi przenikają przestrzenią, a chwilami wychodzą z tej przestrzeni. Mają, inaczej mówiąc, dla każdej realizacji teatralnej myśmy budowali inną przestrzeń, która była od pewnego momentu wspólna dla widzów i aktorów. Na przykład w Faustie, według Marlowa, wszystko działo się przy długim stole, gdzie siedzieli widzowie, niektórzy aktorzy. To była pożegnalna uczta Fausta przed jego śmiercią, przed jego odejściem. I na tej uczcie on, zresztą zgodnie z tekstem, tam jest taka scena, on rozpamiętuje to, co mu się przydarzyło, to bada. I tak jak Dania na uczcie barokowej, to wyłania się jak takie twory ze snu i toczy się na stołach. Inny wypadek. Kordian, tam punktem wyjścia była scena dziejąca się w szpitalu. I cała sala była zbudowana na zasadzie szpitala. Były to miejsca dla widzów, tak jak dla pacjentów tej osobliwej psychodramy, która tam się dzieje i z której wyłania się tragedia Kordiana, który w kategoriach zdrowego rozsądku tak zwanego może być uznany za człowieka nienormalnego. Ale rozsądek reprezentowany przez doktora, który w tym przedstawieniu grał jednocześnie rolę cara, to przeraźliwy rozsądek, to lepiej wtedy nie być rozsądnym. Otóż tak, różne możliwości, różnie to wyglądało. Sytuacja typowo obrzędowa w Dziadach, gdzie po prostu było zgromadzenie, tak jak zgromadzenie rytu obrzędu w Dziadach. I aktorzy działali wywołując jakby...